Nie, zauważy mnie. Muszę go śledzić z góry. Gdzie on wysiada? Spróbuję się podłączyć do systemu metra, żeby sprawdzić trasę. Carmen, szantażystka spotkała się pod wiaduktem z jakimś facetem. Zdaje się, że on zna twojego męża. Przesyłam ci zdjęcie. To Deshaun, przyjaciel Rodriga z koledżu. Trafił do więzienia za rabunek. Plany kasyna i kryminalna przeszłość. Nie najlepsze połączenie. Muszę się dowiedzieć, kto jeszcze w tym siedzi. Jeśli chcą okraść kasyno, potrzebny im będzie kierowca i spec od sejfów. Oglądam sporo filmów akcji. Na to wygląda. Dam znać, jak się czegoś dowiem. Koniec trasy. Pójdę do wyjścia z metra i tam na niego zaczekam. Idzie do tamtego biurowca. Szefie. Tak, przejrzyj harmonogram. Zaznaczyłem naszych na tablicy. Oznacz ich na mapie. Roman ma być kierowcą? To przecież jeszcze dzieciak. Zjedz jak mojego brata. Możemy mu zaufać. Poza tym pojechał już po kogoś od syna. Dobra, Roman jest gotowy. Już późno. Lecimy. Ruszają. Mam wystarczające dowody. Teraz muszę tylko zatrzymać samochód. Co do diabła? Spider-Man! Uwielbiam, kiedy plan się sypie. Hej, Carmen. Wycieczka kumpla twojego męża i jego ekipy do pięknego Atlantic City została odwołana. Dziękuję. Rozmawiałam z Rodrigiem. Na zdjęciu z nocy, kiedy Deshaun dokonał napadu, widać go za kierownicą. Ale Rodrigo o nim nie wiedział. Podwoził po prostu kumpla. Mam znajomą w policji. Pomoże mu. Zwłaszcza jeśli zgodzi się zeznawać w sprawie szantażu. Zgodzi się. Albo udowodnię mu, że powinien się bać mnie, a nie Deshauna. Dzięki, Spider-Manie. Halo? Peter, tu doktor Octavius.